Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. To jest wyjątkowe, rozszerzone tygodniowe czytanie z okazji przekroczenia 13 tysięcy subskrypcji. Miałam je zrobić jakiś czas temu, ale po prostu brakowało mi chwili. No i teraz nastał ten moment. Zaczynamy. Uwaga. Zaczynamy od przesłania na cały tydzień. Takiego, wiecie, głównego. Co Wy macie tutaj? O, moi mili, to jest trójca. I teraz się zastanawiam, że część z Was może się przebudzić w sposobie postrzegania otoczenia, tak? Zastanawiam się tylko po prostu, do czego się przebudzić. Dobra, zobaczymy, co powie rozkład, tak? Bo to jest jakaś zmiana ogólna. I teraz część z Was się przebudzi do tego, na przykład, że no, chcecie zmienić coś w swoim życiu, poszerzyć rodzinę. Część z Was się przebudzi, zrozumie może, że jest ktoś trzeci, z kim jesteście emocjonalnie związani. I to jest przebudzenie, tak? Tak bym powiedziała. Zależy, jak patrzycie na sprawy, bo można powiedzieć, że są jakby. Kurczę. Trudna karta. Powiem Wam dlaczego. Einstein mawiał, że są trzy drogi patrzenia na życie. Jedna, że nic nie jest cudowne i to jest pesymizm, a pozostałe, że wszystko jest cudem. I teraz zależy, do czego się przebudzicie. Dlatego powiedziałam, że jest to trudna karta, więc już nie przekładam i po prostu dalej czytamy kolejne dni. Po lewej stronie, dzień po dniu wasza energia, po prawej stronie dzień po dniu jedna karta wpływów zewnętrznych, następnie rozkład żukt oka w przyszły tydzień. Zaczynamy. Dobra, 24. Magik. Wy możecie się przebudzić do miłości, do zaoferowania komuś miłości. A ponieważ jest tu magik, a tutaj jest ta trójca, no to słuchajcie, to wcale nie musi być koniecznie osoba, jakby to powiedzieć, z którą teraz jesteście. To może być ktoś inny. Część z Was się przebudzi do tego, żeby po prostu w swojej relacji coś naprawiać. To jest bardzo, bardzo duchowe dla Was przesłanie. Pierwszy dzień po tej karcie. Królowa monet. Może część z Was po prostu będzie zadowolona ze swojego życia, zadowolonych, i to bym tak nazwała, i zaczniecie pracować nad tym. Czuć, że macie nad tym w ogóle kontrolę, chcieć złapać kontrolę nad własnym życiem, nad miłością, nad tym, co się dzieje, jeśli można miłość kontrolować, może można. Wpływy zewnętrzne to jest królowa monet, to jest ktoś bardzo ostrożny, więc jeśli chcecie taką osobę do siebie przyciągnąć, to racjonalizm, powiedziałabym, to jest to słowo, tak? Bo to nie jest osoba, która tak po prostu skacze, wiecie. Ona ma zazwyczaj sporo do stracenia, ona jakby ciężko pracowała na swoją pozycję. Ja nie mówię tu o materialnej, tylko o każdej jednej, tak? Na swoim balansem na przykład. No, słuchajcie, to jest może być. No tak, dobra, lecę dalej. Wtorek, królowa kielichów i dwa miecze. Wybór, w którym nie wiecie do końca, co zrobić. Zobaczcie, wybór pomiędzy dwoma kobietami, dlatego ta trójca się nam tu pojawiła, albo dwoma mężczyznami. No i tu już ja Wam nie pomogę w tym wyborze, w tym znaczeniu, że każdy sam. Wiecie, no powiem tak, najgorsze jest to, znaczy najgorsze. Kurczę, ale macie czytanie. Skomplikowane może wydawać się to, że obie te kobiety lub obie te sytuacje czujecie, że są dla Was dobre. Krótko mówiąc. I ciężko jest podjąć decyzję. No więc uwaga, jakby konieczność podjęcia decyzji nie minie. Trzeba albo w lewo, albo w prawo. Mogę tylko powiedzieć, że ponieważ tu jest królowa kielichów, tutaj mamy dwa miecze, które oprócz intelektu nawołują nas do używania intuicji, no to też jakby używajcie intuicji.
Panowie, możecie o jakąś kobietę walczyć. W cudzysłowie. Środa. 3 monety i 5 kielichów. No i to wiecie, co tak mi bardzo romansowo tutaj to wygląda, powiem szczerze. 3 monety i 5 kielichów, czyli chociaż mamy tutaj słońce, czyli będą pozytywne wpływy zewnętrzne, nawet jeśli ktoś nie był do końca z Wami w porządku i faktycznie inicjował na przykład jakieś relacje na boku, to ta osoba będzie chciała to zmienić. Będzie chciała patrzeć na sprawy pozytywnie. Tylko i wyłącznie od Waszego nastawienia zależy, co z tym zrobicie. Bo tu jest szansa na to, że Wy myśleliście, że stworzycie jakieś piękne rzeczy, tak? Że to jest jakby coś cudownego, ale jakby mleko się rozlało, bo poczuliście się z gdzieś tam nie oszukani, no trochę oszukani, tak? Umówmy się. To też może być tak, że może Wy z kolei poczujecie stratę kogoś, kto był naprawdę piękny. Z jakiegoś powodu ta osoba wybrała kogoś innego i wiecie, i możecie jakoś tam, może być Wam smutno przez chwilę. Dobra, zobaczymy czwartek, znowu słońce, dobrze, wszystko dobrze, jakoś się to poukłada i śmierć, o kurka, ale macie tydzień. Zmienicie swoje nastawienie do tej sytuacji, moim zdaniem, absolutnie, zmienicie swoje nastawienie do tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że coś było przed Wami ukryte. Wy odnajdziecie jasność. Słońce pokona księżyc, tak uważam, iluzję. Pokierując się, tutaj macie też dużo intuicji w tego dnia, pokierując się swoją własną intuicją, zrozumiecie coś, zmienicie zdanie o czymś. Coś się jakby, coś zmieni, dojrzejecie do czegoś, zmienicie zdanie o czymś, coś się stanie jasne, tak? Natomiast sytuacja jest taka, powiedziałabym, mglista. Okay. Więc rzekłabym, używajcie intuicji swojej, bo ta pierwsza karta już ona mnie zaskoczyła, ta tutaj, którą, ta z przesłaniem. No, że wiecie, no czasami, znaczy w związkach, w relacjach partnerskich, no chyba, że żyjemy w otwartych relacjach, ale jeśli Wy sobie takich nie cenicie, no to nie ma miejsca na 2 plus 1, tak? Jeśli chodzi o pieniądze, one mi się tutaj na razie w ogóle jakoś nie pokazują, szczerze mówiąc. Więc też proszę, żeby każdy sobie gdzieś tam indywidualnie to odczytał. Dobra, tu mamy piątek. No dobra, a co z zewnątrz? Mogą przyjść jakieś wiadomości dla Was pozytywne. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał jakby coś wyjaśnić może Wam, powiedzieć, czemu postąpił tak, a nie inaczej, czy też wyjaśnić tą sytuację, gdzie tutaj mamy jakieś takie drugie dno, to Wy będziecie moim zdaniem bardzo konkretni. Bardzo. I będziecie dążyć do wyjaśnienia tego w sensie takiej katarzis, tak? Że jeśli mamy sobie to wyjaśnić, to zamykamy i jakby idziemy dalej. Tak to czuję. Nie dacie się zwieść pozorom. Tak to czuję. Cesarz bowiem przy energii karty odrodzenia to jest dla mnie taka jakby wręcz napieranie do tego, żeby sprawy wyjaśnić do końca. Do bycia szczerym ze sobą. Że może ktoś musi być szczerym z Wami w końcu. Tak? Okej, ale taki dzień przełomowy w tej całej sytuacji, no bo wiecie, no później to już jakby, no zobaczymy, co pokażą karty, to się dalej może sprawa też rozwijać w przyszłym tygodniu przecież. Tutaj też dobre wiadomości finansowe mogą przyjść do Was. To teraz tak mi przyszło jeszcze do głowy, to jest taka pierwsza dla mnie poważna tutaj informacja w tym zakresie, bo Rydwan często oznacza dobre wiadomości, jeśli chodzi o kwestie finansowe naszej pracy, tak, po jakimś okresie ciężkiej pracy. Naszej własnej sobota, a z buław 7 kielichów. No widzicie, jest jakaś zmiana, bardzo pozytywna. Trzeba było może coś skręcić, jak to się mawia, żeby próbować odbudować. Bo a z buław to jest wielkie tak od wszechświata do działania, tak duże, że może dostajecie więcej niż myślicie i po prostu Was to... może jesteście rozmarzeni z tego powodu. Paź buław. Jakaś nowa możliwość, która jest świeżutka,
która jest bardzo taka zachęcająca do działania, tak? Jakby coś może, czego wcześniej nie robiliście. Część z Was po prostu weźmie dzieciaki, wyjedzie sobie na weekend i będzie się naprawdę świetnie bawić. Część z Was wejdzie w romans z młodszą od siebie osobą, zainicjuje przynajmniej coś, tak? Nie, ogólnie latacie pod chmurami, latacie jakby w chmurach, więc w tych 7 kielichów powiedziałam, zejdźmy trochę na ziemię, żeby nie spaść za bardzo wysokiego konia, ale nie chcę Wam skrzydeł też podcinać z drugiej strony, po prostu bądźcie ostrożne. Natomiast moim zdaniem będzie taki moment w tym tygodniu, jeśli chodzi o relację osobistą, w którym będziecie musieli coś skręcić. Coś jakby wyjaśnić do końca, tak? Kogoś przeszpilić, tak bym powiedziała. O, niedziela, miłość. Wow, no dokładnie. Ktoś mógł z Wami, jakby to powiedzieć, tu macie własną kartę, więc sobie poradzicie, to Wasze własne wpływy. Ta osoba poczuje się z Wami, moim zdaniem, związana bardzo. Więc osiągniecie, co chcecie, będziecie w swojej energii w niedzielę. Natomiast uważam, że ktoś z Wami był nie do końca szczery. I natomiast Wam na tej osobie może zależeć, tak? Więc nie przekreślacie tego, ale po prostu jest taki katarzis, że aż tąpnie, tak bym rzekła. Że po prostu do końca wyjaśniacie całą sprawę, do końca. I dopiero jak już do końca wyjaśniacie całą sprawę, co tam się zadziało, na przykład, jeśli jesteście z partnerem, a on gdzieś latał po imprezach, wiecie, szalał i tak dalej, to panie wyjaśniają sprawę do końca, tak bym powiedziała. I dopiero jak jest wyjaśnienie sprawy do końca, jest jakby, no może i awantura w cudzysłowie, to później następuje odrodzenie uczuć i mamy w niedzielę już miłość, mamy dobre intencje absolutnie, mamy takie przeświadczenie, że jesteśmy na tej samej półce, z tej samej gliny, że tak, to jest moja osoba, chcę z nią gdzieś tam dalej ten fundament tego naszego życia tworzyć. Słuchajcie, ale macie czytanie. No dobra, słuchajcie, teraz robimy rozkładzik dalej. Ten rzut oka w przyszłość, czyli rzut oka w przyszły tydzień, to jest 5 kwestii. Co nas będzie uziemiać? Małżeństwo. Panowie, no nie wiem, panie, panowie, słuchajcie, no jeśli faktycznie wy, będąc w stałym związku, macie pragnienie w przyszłym tygodniu troszkę poszaleć, co też tam były takie zachęty do tego, żeby troszkę poszaleć w tych 3 kielichach, to się pojawiało, no to wasz stały związek, wasz stały partner może was trochę jakby, wiecie, uziemiać, tak? Z kolei wy, moim zdaniem, ogólnie będziecie myśleć o stabilizacji, o stałych związkach, o tworzeniu stałych relacji, stałych partnerstw, tak? O tym myślę. Jak kogoś usidlić może też będziecie myśleć, lub jak kogoś do siebie przyciągnąć, przywiązać. Nie wiem, dlaczego to mówię, takie słowa przychodzą mi na myśl, no ale widzicie, jakby dobra karta. Co będzie Was inspirować? Cesarzowa, no jakaś kobieta. Ona może mieć, już być jakby, no albo mężczyzna, tak? Żonaty, czy też mężatka z dziećmi. Może być dla Was ważna, inspirująca. To może być Wasza żona też, która Was do czegoś zainspiruje, lub Wasz mąż, który Was do czegoś zainspiruje, ale jest to w ogóle energia w niezwykłej kreatywności, wielkiego doświadczenia. Dokładnie wiemy, czego chcemy, dokładnie wiemy, czego nie chcemy i nie boimy się jakby tego komunikować. Co się stanie dla Was jasne? Świat. Okej, okay. Że odnieść sukces w tej sytuacji. Prędzej czy później odniesiecie sukces, tak? Część z Was stanie się jasne, że właśnie z tą osobą musicie gdzieś wyjechać, bo tam będziecie mogli zacząć razem wspólnie jakiś nowy cykl, tak? Jakby odświeżyć coś, ok? Po jakichś trudnościach. To się stanie jasne. Zobaczcie, same wielkie arkana, ale macie czytanie. Co się będzie z Wami opiekować? Nowy początek, ale powiedziałabym, Boże, ale macie czytanie. Ale powiedziałabym entuzjazm, jakby to powiedzieć, pozytywne nastawienie do tego, co się dzieje, tak? To, że wskakujemy w to po prostu z wielką nadzieją, że wszystko skończy się dobrze. Macie piękne czytanie w gruncie rzeczy. Życzę, żeby się wszystkim spełniło. I wiadomość ostatnia, umiarkowanie. Przesłanie dla Was, zachowaj cierpliwość, nie daj się, i tam się ukazał cesarz, czyli nie daj się wyprowadzić z równowagi.
Tak? Wyjaśnij sprawy jak najbardziej, bądź konsekwentny, wyjaśnij sprawy, natomiast nie daj się wyprowadzić z równowagi. Ok, i przesłanie dla Was. Wiosna. Twoje marzenia spełnią się, gdy rozkwitną kwiaty. No więc słuchajcie, no wiosnę mamy jeszcze. No już nie mamy. Właśnie się skończyła. Może teraz spełnia się Wasze marzenie, bo jakby kwiaty nadal kwitną. Część z Was, jeśli chcecie wejść z kimś w stały związek, może wiosną przyszłego roku. Tak? Coś się zadzieje dobrego. Natomiast informacja jest taka, żeby... bo jaka jest wiosna? Ona jest taka bardzo, tak jak głupiec właśnie. Taka energia, czyli taka bardzo lekka, tak? Taka bardzo... optymistyczna, radosna, niekontrolująca za bardzo, ok? Więc też jakby weźcie to pod uwagę. Dobra, uważajcie na siebie bardzo proszę, pozdrawiam Was serdecznie i jesteśmy w kontakcie.